Witaj na kanale Nord.pl, gdzie pokazujemy instrukcje i naprawy domowego sprzętu AGD. Jestem Luiza, na co dzień doradzam Wam w Waszych problemach ze sprzętem AGD w sieci. Jeżeli interesujesz się tematyką napraw, zostaw suba, by być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami. Zapewne każdemu z nas zdarzyło się otworzyć lodówkę i poczuć niezbyt przyjazny aromat, prawda? Dzisiaj więc pokażę Wam kilka sprawdzonych sposobów na smrodek z lodówki. Pierwszy krok to zidentyfikowanie źródła problemu. Może być to przeterminowane jedzenie, rozlane płyny lub inne resztki, które z czasem zaczynają wydzielać nieprzyjemny zapach. Sprawdźmy dokładnie półki, szuflady boczne, kieszenie. Wszystko, co jest przeterminowane lub wygląda podejrzanie, oczywiście wyrzucamy. Raz na jakiś czas warto jednak przeprowadzić gruntowne czyszczenie. Wyciągamy wtedy wszystkie półki i szuflady, a następnie myjemy je w ciepłej wodzie z mydłem. Możesz również dodać trochę sody oczyszczonej, która świetnie neutralizuje zapachy. Pamiętaj, aby dokładnie umyć każdy zakamarek. Następnie przechodzimy do komory lodówki. Możemy do tego użyć specjalnych płynów bądź płynu do naczyń, ale od czego mamy sprawdzone babcine sposoby? Przygotowujemy mieszankę wody i octu w proporcji 1:1. Ocet ma właściwości antybakteryjne i doskonale neutralizuje zapachy. Spryskujemy całą powierzchnię wnętrza lodówki i dokładnie wycieramy ściereczką. Jeśli ktoś jest wyczulony na zapach octu, zostawiamy otwarte drzwi, a na koniec przecieramy mokrą szmatką ścianki. Nie zapomnij również o uszczelkach i trudno dostępnych miejscach. By utrzymać świeżość w lodówce, umieść otwartą paczkę sody oczyszczonej, miseczkę z mieloną kawą lub kilka plasterków cytryny. Te naturalne absorbery zapachów pomogą utrzymać świeżość na dłużej. Wystarczy umieścić któryś na półce, a będzie działać jak naturalny odświeżacz. To były nasze sposoby na brzydkie zapachy w lodówce. Ciekawa jestem, jak radzisz sobie z nimi Ty. Napisz w komentarzu, a jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!